Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kibiński po zwycięstwie Megali. Nie wiecie ze mną. Awara kadawra było szybko, tak? I Lord Voldemort znowu ze świata. Tak to miało wyglądać? Chciałbym wygrać, na pewno chciałbym wygrać. Nie wychodziłem z myślą, żeby wygrać jak najszybciej. Nie to było moim celem, po prostu chciałem zrealizować swój plan. Wiedziałem, że jeśli znajdę się w parterze, no to będę szukał kontroli i mocnych ciosów. No i tak się skończyło. Typowa zapaśnicza gra. Zastanawiałem się, kiedy zostanie odpalona. W zapasach się nie uderza właśnie, dlatego często właśnie ludzie mówią, że to zapaśniczo, czy nie zapaśniczo, ale no w zapasach no nie ma uderzeń. No dobra, ale jak oglądaliśmy ostatnio Janikowskiego, no to chcieliśmy właśnie takiego Damiana widzieć w klatce. To jest typowa praca. On przypomniał jeszcze oczywiście o Habibie, że tak właśnie zapaśnik pracuje w klatce i to jest jego broń. I myślę, że jesteś zadowolony z tej broni, która dzisiaj była nabita. Tak, wiem, że jest to właśnie moja mocna strona. Też cały czas ulepszam swój arsenał, rozwijam się. Myślę, że w każdej walce będę pokazywał się z jak najlepszej strony, nie tylko powiedzmy pod względem kontroli i akcji w parterze, ale również i stójkowym. Chociaż tutaj miałem delikatne zapędy stójkowe, ale trener krzyczał głośno z narożnika, żebym właśnie realizował plan, żebym nie zatracał się w tym, mimo że poczułem, że też trafiam pojedynczymi czasami w kontrze, ale jednak trener właśnie krzyczał, żebym się nie bił, tylko po prostu szukał realizował swój plan, szukał swoich akcji, przejścia do parteru i tam skończenia walki. Jeszcze kilka walk dla EFM, czy idziesz dalej? No to też nie jest tajemnicą, że jeśli gdzieś mam pójść, no to oczywiście chcę iść do UFC i to też bardziej zależy od sytuacji, jaka będzie. Jeśli nie, no to EFM jakby proponuje na tyle elastyczne warunki. Oczywiście na tą chwilę nie jestem związany też z tą organizacją, jednak już pomału, jeszcze w sumie nie zdążyłem jakby ochłonąć, a już trwają rozmowy odnośnie następnej mojej walki, która miałaby się odbyć w czerwcu. Więc jeśli nie wydarzy się to, co chciałbym, żeby się wydarzyło, no to EFM. A powiedz, ile jak myślisz będziesz czekał na to, że no, będziesz tym zawodnikiem UFC? Dałem sobie taki time cap do końca tego roku. Jeśli to się nie wydarzy, no to być może obiorę jakiś inny kierunek, coś pośredniego. Zobaczymy. No, nie chcę też jakoś tak mocno wybiegać w przyszłość, bo to wszystko się cały czas dynamicznie zmienia. Gdybyś mnie zapytał w ten sposób, znaczy zadał takie pytanie, nie wiem, z pół roku temu też odpowiedź by była inna. Także bardziej koncentruję się na bieżących sprawach. A jak oceniasz, powiedz mi, EFM jako organizację i nie chodzi mi tylko o te wszystkie okoliczności dodatkowe, które mają jakoś okraszyć atrakcyjnością te organizacje, ale również ty masz doświadczenie walk dla różnych organizacji. Jak to wyglądało sportowo, opieka, organizacja? Ja powiem szczerze, że nie, że jestem zaskoczony, ale jestem... No, jak dla mnie duży plus, jeśli chodzi o organizację techniczną, o stronę techniczną i jakby opiekę zawodnikami, całokształt, organizację wszystkiego, jest to super, super jakby dopięte. Kilka rzeczy jeszcze można by było faktycznie poprawić, ale jestem jak najbardziej zadowolony z tego. Z tego, co ty oceniasz? Ja też mam jakieś swoje zdanie, ale skupmy się na tobie, możemy potem sobie porozmawiać na spokojnie. Chciałam zapytać o szaloną rzekę, bo już chyba raz, z tego co pamiętam, do niej wychodziłeś. Poszczęściło ci się, tutaj Mulan też przyniosła szczęście. Czy to sprawa maluszka waszego kochanego, czy po prostu zostałeś natchniony w inny sposób? W sumie tak, też. Jasiu bardzo lubi tę piosenkę i tak w sumie zostawiłem nie dlatego, że jestem jakimś przezorny i wierzę w tego typu rzeczy, że powiedzmy przynosi mi szczęście, ale lubię tę piosenkę, Jasiu też ją lubi. Myślę, że kibicom też się podoba, także.
Daniel, za gościnę. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale już twój menadżer chyba się dogadał odnośnie twojego kolejnego występu. Jesteś już na plakacie kolejnej gali. No okej, okay, super. Super, ale faktycznie wychodząc do walki widziałem na monitorze, widziałem ten właśnie plakat i była moja twarz i tak sobie myślę, o fajnie, zaraz wychodzę, a tutaj już jestem na następnej gali, ale spoko. Nie mam nic przeciwko, nie mam żadnych kontuzji i tak jak też wspominałem wcześniej, chcę w tym roku nadrobić trochę tempo, podkręcić trochę tempo z ilością walk. Więc czuję się świetnie, więc na czerwiec jestem gotowy. Myślę, że w Bułgarii będzie ładnie chyba, nie? Jak najbardziej. Tak. Kurortowy raczej kraj. Tak, tylko szkoda, że Sofia nie jest nad morzem, nie? Chyba. Mogą być złote piaski. No właśnie, właśnie. No, ale ty zrobisz złote piaski. Ale no, daleko chyba nie jest, nie wiem. Dzisiaj też walczył twój dawny rywal Igor Michaliszyn i pokazał naprawdę wysokie C, jeśli chodzi o MMA. Jak oceniasz to? Nie wiem, czy widziałeś tę walkę. Co możesz teraz powiedzieć o Igorze? Walki nie widziałem, ale ja też mówiłem przed samą walką, że w moim odczuciu Igor jest tutaj faworytem, mimo że większość mówiła odwrotnie, patrząc właśnie po rekordach. No podobnie było zresztą z moim zestawieniem, też większość mówiła, że John nie ma najmniejszych szans, ale trzeba pamiętać, że to jest MMA i tutaj nie rekordy walczą, tylko właśnie ludzie. Z Igorem się znamy od czasu właśnie, jak walczyliśmy razem, teraz też często trenujemy wspólnie, on przyjeżdża, chłopaki w ogóle z Silesią przyjeżdżają do nas, ja na wyjazdach często też bywam u nich, także współpracujemy razem w sensie treningowym i jakby wspólnie sparujemy, wspólnie trenujemy, podnosimy się w tym poziomie i to jest bardzo przyszłościowy zawodnik. Jest kompletny, jeśli chodzi o umiejętności, plus też nie boi się wyzwań, jest twardym zawodnikiem, także warto go obserwować. Ty jesteś człowiekiem, znam cię już dosyć długo, który lubi sobie ponarzekać na rywala, że on jest za słaby. Tak bywało w twojej karierze, zawsze chciałeś tych większych wyzwań. I zastanawiam się, czy przed następną galą, no jednak, że tak powiem, mocniej będziesz pracował tu nad federacją i domagał się mocniejszego rywala, no bo skoro chcesz iść do UFC, to myślę, że rywale pokroju tego dzisiejszego jednak nie wystarczą. Trzeba będzie to mocniej zaakcentować. Myślę, że też sama jej organizacji będzie na tym mocno zależeć, bo też im się trochę oberwało za to zestawienie, także według mnie też niesłusznie, ale tak było, więc oczywiście ja jestem gotowy na najmocniejszych rywali. Widzisz takiego w Bułgarii, no, podobno ma być to gala Polska-Bułgaria. No właśnie nie, myślę, że Igor właśnie pokrzyżował te plany organizatorom. Myślę, że to już wszystko zmierzało w tym kierunku. Nie wiem, ja nie mam pojęcia. Generalnie nie wiem, no wy też jesteście z tego środowiska i orientujecie się, że ciężko jest znaleźć wolnego zawodnika, niezwiązanego żadnym kontraktem, który przyjąłby walkę właśnie czy to w Polsce, czy w Bułgarii dla tej organizacji, więc to na pewno nie jest łatwe orzeczenie do zgryzienia dla organizatorów, ale na pewno chcąc rozwijać się jako organizacja, będą stawiać mi poprzeczkę jak najwyżej. Jeśli będę walczył na następnej gali, a wszystko na to wskazuje. Okay. Myślę, że to wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować wszystkim kibicom, fanom, rodzinie, no, kibicom to fanom, wszystkim moim sponsorom, trenerom, chłopakom z klubu. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.